Siemanko, jestem Lucek, to jest Driver San Francisco, moi drodzy. Śmiać mi się chce z siebie, co ja tu teraz zrobiłem. Ogólnie nagrywam na dwie kamery. Chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądać już, jak już, wiecie, poskładam to wszystko i w ogóle, czy to będzie fajnie wyglądać. Ale podejrzewam, że raczej słabo, no ale zobaczymy, no zobaczymy. W każdym razie, postanowiłem sobie trochę pograć drivera San Francisco, Jezus, na kierownicy. Bo na kierownicy się dosyć ciekawie gra, chociaż w napadzie jest dużo łatwiej, jak dla mnie przynajmniej. Na kierownicy się fajnie jeździ, ale głupio się troszeczkę przełącza samochody, bo widzicie, że kierownicą mogę ruszać tylko na boki, a padem możemy, wiecie, poruszać się, nie? Nie wiem właśnie do której kierownicy mówi, czy do tej. W każdym razie padem mogę jeszcze poruszać się do góry, a tak to muszę sięgać zawsze po tą myszkę. No ale na szczęście jest ona tak blisko, że nie ma z tym problemu. I o kurde, wsiadłem do Audi Q7? Q7, tak. Yeah! Tutaj nieopodal mam jakieś wyzwanko, zobaczmy. A w ogóle inaczej, tutaj mamy przecież, zobaczcie co tu mamy. Tu mamy przecież te słynne San Francisco do driftowania z serpentynki, że tak to powiem. Znajdźmy teraz jakiś w miarę samochód, którym będzie można driftować. O kurde, co tu kursor robił przez chwilę, go widziałem. Never mind. Miałem Maserati co prawda, nie Paserati, nie mylić z Paserati. Tu mamy Challengera, tak? Jak nie będzie nic innego, to wezmę Challengera. Chyba nie będzie. No to weźmy Challengera. Zobaczymy, jak nim pójdzie. Yeah! Szkoła driftu. Podejście numer 1000. Dobra. Tutaj mamy ręczny. Lecimy. Oh, fucking shit. No, fajnie będzie. Tak, już to widzę. Ale skupcie się teraz. Yeah! Oooo! Prawie wyszło! Co ty tu robisz, man? Tak jest! Trzeba pulsacyjnie gazu dodawać. Ale nie driftuje mi się dobrze tym Challengerem. Wow! Jakoś to pykło. Ach! Tak sobie. Mogło pójść lepiej. Na kierownicy jest dużo trudniej. O, tak. Wujek Bochun mówił, że w ogóle grał w Drivera San Francisco. O, patrzcie co tu jedzie! What the fuck? GT500! Mówił, że grał w Drivera San Francisco i że w ogóle w tej grze nie da się jeździć, autentycznie. A co się stanie, jak zmienię kamerę na taką chociażby? Czy będzie mi się lepiej driftowało? Czy będę miał lepsze wyczucie? Zobaczcie, ja skręcam kierownicę, a w grze się nie skręca, no nie? To jest takie trochę umowne. To jest arcade'ówka. Oczywiście, w Grid Autosport mi się dużo lepiej grało na... What the fuck, co ten tu robi? What? Kurde. W Grid Autosport lepiej mi się grało na kierownicy, bo tam... tak jak ruszycie kierownicą, tak się rusza w grze, prawda? Okej, okay. I tu mamy ręczny... słabo, za mało mocy mam. Nie, ja chyba wolę na tej drugiej kamerze, albo na kamerze z maski, zobaczymy jak pójdzie. A teraz troszeczkę lepiej czuję ten samochód. No teraz jest lepiej, zdecydowanie. Lepiej można wykontrolować to. Spróbujmy z górki, co? Okej, i... Nie wiem, tak jakby za mało mocy albo coś. Ale jakoś idzie, nawet tak. Ja wiem, to są bardziej takie power slide'y niż drifty. Drifty to, wiecie, musimy tylnym zderzakiem przy samym płotku lecieć. Tutaj zresztą jest tak, że jak się naciśnie ręczny, to tak jakby sprzęgło naciskać od razu, więc ach. Samochód dostaje obrotów i jest lepiej. No dobra, to spróbuję sobie na kierunku, skoro drifty tak nie, średnio idą, raczej powiedziałbym słabo. To spróbujmy może jakimś samochodem polecieć. Przepraszam, jakieś wyzwanie innym samochodem po prostu. Tym, który sobie wziąłem, czyli chyba to będzie Maserati, tak myślę. No zaraz zobaczymy w każdym razie. Chyba Maserati. Tak, i co muszę zrobić? Aha, muszę szaleć!
Podbij tętno do 180 i nie rozwal samochodu przy tym. Nie ma stresu. O, o, okej. A w sumie to też dobrze. Jak zderzenia są. Chociaż drifty, nie, drifty są tutaj punktowane. Więc okej. Yeah, wdzieliście to? Ale pięknie. I yeah. I uwaga, skok będzie mega teraz. Yeah. Wow. Oh fuck. Ach, ciężko trochę. Ale daję radę. Staram się. Już puls ekstra i gaz. I gaz. Tak jest. I drift. O, teraz. Tak sobie. O, już? Ekstra. No, 2000 to nie jest dużo. Ale zawsze coś, co nie? Dobra. Teraz chodźmy sobie zrobić jakieś inne wyzwania, no bo o nie tutaj chodzi. Muszę, nie wiem kiedy to zrobię, ale muszę w końcu kupić Pagani Cinque. Ona kosztuje milion. A do miliona jeszcze odrobinkę mi brakuje. Chociaż to tak naprawdę nie jest aż tak dużo, jak się wydaje. A gdzie tu coś jeszcze mamy do zrobienia? Cholera, już prawie wszystkie wyzwania zrobiłem. Będzie trzeba powtarzać niektóre w takim razie, żeby dobić do Cinque. A co tu mamy? Dobra, zobacz. Uuuuj! 65 tysięcy! Willpower points. Zawsze mi się tu... Nie, jakoś nie potrafi... Gotówka po prostu, no powinienem mówić gotówka, no ale jakoś tak nie wychodzi. Dobra. Cysterny, o wasz. Niespecjalnie lubię. Wolę oczywiście wyścigi, chociaż na tym poziomie są strasznie trudne. Mamy tutaj już wóz strażacki i prawdopodobnie jego to właśnie będę tutaj odblokowywał. Teraz obczajmy. Okej, nie wiem ile tych cystern będziemy tutaj gasić. Prawdopodobnie dużo. No bo to jest jednak wysoko punktowane, czy nagradzane wyzwanie. Dobra. A tak na marginesie, odbiegając troszeczkę od drivera San Francisco, powiedzcie, czy chcecie, abym grał w Derana na kierownicy. Ale to odbiegając od serii. No dobra. Co? Brak wody? To muszę zmienić wóz strażacki. O man. Gdzie jest kolejny wóz? Tutaj, z tyłu? Czy nie? Olera, tutaj jest, no. Bierzemy go. Bierę go. Okej. Zobaczmy, jak to w środku wygląda. A tak sobie. Nic za dużo tu nie widać. Można się rozglądać? Chyba można. Czy nie? Nie, nie można. Ale chamstwo. Wow, zobaczcie, jaki widok. Dobra, gdzie następne są? A tutaj, dobra. Przejmij wóz strażacki. I tu będą kolejne pojazdy do gaszenia. Takie sobie wyzwanko. Mówię, ja niespecjalnie lubię. O, o, gdzie on pojechał? Jeszcze nie tu. Czy ja już tego wyzwania czasami nie robiłem? Nie wiem, ale chyba tak. Dobra, i drifter. Znaczy... drift wozem strażackim. Genialny lucek. Zobaczcie, jak ta wieżyczka będzie się tu obracać. Yeah! Fajnie się buja ten wóz strażacki, podoba mi się to. Wykręcimy czy nie? Chyba tak. Zarzuciło odrobinkę. Dobra, i teraz sprawdźmy, gdzie są następne wozy, gdzieś tam. Oh yeah, dobra. Musimy tu skręcić, zdaje się. Cholera, gdzie to jest? Nie, ja się przeniosę chyba do kolejnych wozów strażackich. Tu zresztą mamy kolejne, zobaczcie. Nie potrzeba, wiecie, jechać bezpośrednio tutaj. Ale czemu on jedzie w drugą stronę? No ja nie pojmuję tego. Okej. Dobra. I teraz musimy zjechać na drogę gruntową tutaj na dół. Ale jest problem. Te cysterny, jedna zaraz wybuchnie. To niedobrze. Może ja powinienem jedną tutaj zostawić, wiecie? Kurde, mało czasu. Do diabła. Okej. I teraz powinienem się chyba przenieść do tamtej, czy coś. I szybko ugasić. Dobra, na szczęście... Na szczęście blisko jest ten wóz strażacki. Szybko, lucek! Szybko, 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 szybko! Jest. Kaś. Niestety tak musiałem zrobić, bo bym nie zdążył. Autentycznie. To ugasimy już do końca. Jest. Ugaszono pożar i jeszcze... Mam nadzieję, że ta cysterna...
No patrzcie, ej. Nowe zadanie? Tam to się ugasiło czy jak? Nie wiem o co chodzi. Dziwne to, ale dobra. Okej. Tutaj trzeba jechać, a to jest ten wóz strażacki gdzieś w ogóle w drugą stronę. Nie wiem. Ci strażacy dzisiejsi. Co, już? I po wszystkim? No fajnie. Fajnie, fajnie. W ogóle zobaczcie, tam był pożar, a ten wóz strażacki sobie pojechał. Co za ludzie. No ale dobra. Grunt, żeśmy w ogóle dojechali na tam i jeszcze przetrwałem. Okej. What the fuck, telefon, teraz jestem teraz podpięty do wszystkiego, nie mam czasu. Co za telefony. Kurde. Nie mam teraz czasu odbierać. Nie mam nie, odzwonię później. Sekretarka, włączaj się do diabła. Chuj. Masakra. Czasu nie mam. No. Ktoś zrozumiał, że nie mam czasu. Świetnie. Ech. Dobra. I co tu mamy jeszcze do zrobienia? No tak, oczywiście trzeba gasić pożary. Kurde, i znowu. Ech. Gazujemy. Mamy tutaj... Ofa, o ty dziadu. Dobra, i tu mamy wóz. Spróbujmy go ugasić. Znaczy nie wóz, tylko... cysternę. Gasimy, gasimy, świetnie. Jedne są pod rząd teraz, tak jakoś łatwiej jest. Ale prawdopodobnie nie starczy nam wody, żeby ugasić je wszystkie. Źle, że tej wody, znaczy poziom tej wody nie pokazuje się cały czas. No ale, a teraz się pokazuje dopiero jak gasimy. Dobra, jeszcze jeden wóz trzeba wziąć jednak. Dobrze, że jest blisko. A nie gdzieś pod mostem, kurczę, by się zrespawnował. To by była masakra troszeczkę. No ale i tak się zdarza w driverze. Zdarzało. Przynajmniej w karierze się zdarzały różne tego typu rzeczy. No dobra. Zobaczmy. Czy się uda, czy się nie uda. Dobra. I patrzymy, co się stanie. I uwaga, będzie koniec? Nie jeszcze. Nie, już. Jeee! 65 tysięcy kredytów dla mnie. Wspaniale. Mam ochotę zrobić teraz jakiś wyścig, wiecie? Pojechać jakiś wyścig jakimś super samochodem. Mam Maserati, więc Maserati tak się średnio nadaje do wyścigu. Ale tutaj zobaczcie, już za wiele tych wyzwań nie mam tak czy inaczej. Ale tu coś jeszcze jest. Są takie wyzwania malutkie, te poboczne. Zobaczcie. Jedź pod prąd ponad 150 km przez 20 sekund. Nagroda plus 15 tysięcy, także też się sporo dostaje za takie małe wyzwania. Ale do takowych muszę wziąć troszeczkę lepszy samochód. Co ja tutaj mam? Znowu będę przeglądał całą tą listę, a samochodów jest tu naprawdę sporo. Co mamy z tych? Z Dodge'ów? Charger. Chargera sobie patrzyliśmy ostatnio, nie był zbyt szybki, niestety. Fordy GT. No nie, jak kupię coś teraz... A, użyję to co już mam. Do miliona mi niewiele brakuje. Znaczy jeszcze będę musiał się pobawić, ale to już zrobię poza odcinkiem. Weźmiemy chyba murcie... Co ja tu jeszcze mam? O, Miura! No dobra, wezmę sobie Miurę. Dawno nią nie jeździłem. Chętnie się nią przejadę teraz. W ogóle czy ja nią jeździłem? Nie przypominam sobie. Ciekawe jak wygląda ten samochód w środku. I zastanawiam się czy to jest ten... Nie, to jest ten star, to jest ta stara Miura. Bo jest jeszcze oczywiście ta nowa, prawda? Jak fajnie brzmi, ej! O! Oh. Wow! Nie mam szyby. Teraz mamy wiatr we włosach. Przedniej oczywiście szyby. O, Chevrolet, no gdzie ty mi się wbijasz pod koła? Pod zderzak. Spadać ludzie z drogi. Ktoś mi kiedyś napisał w komentarzach z takim wielkim oburzeniem, że Lucek, jak ty jeździsz? Jesteś chory, czemu jeździsz po chodnikach? My gosh, aż poczułem wyrzuty sumienia, naprawdę. Ktoś się mógł zgorszyć przy tych filmach. Masakra. O, nie no, za szybko, za wolno, nie wiem. Dobra, wyzwanie, tak? Gdzie ono jest dokładnie? Tutaj jest. To się cofniemy. Nie wiem, czy to jest to, o którym myślę.
Ale sprawdźmy. Okej. I tak, tutaj coś jest. Mam nadzieję, że ten samochód mi wystarczy. Zobaczmy. Co muszę zrobić? Wyląduj po wykonaniu beczki? A gdzie mam tą beczkę zrobić? Żarty sobie robicie, czy jak? Ej. No to muszę mieć... Jak mam wylądować beczkę? I gdzie mam ją zrobić do diabła? Musi być jakaś... dobra, już widziałem. Beczkę. Fucking shit. Nie wiem, jak to zrobię. Ale jeśli mi się uda, to będę dobry. Tutaj, skoro jest tutaj to wyzwanie, to gdzieś tutaj musi znajdować się jakaś skocznia, tak? Przynajmniej na ludzki rozum, tak? Czy mamy się wbić na TT? Tak myślę, że chyba na te lawety po prostu. Z tej lawety trzeba jakoś wyskoczyć, no nie wiem. Ale jak z tego beczkę zrobić? Nie mam pojęcia. Dobra, mamy tutaj już na prostej, świetnie. Była, ale niepełna, okej? Szukamy następnego, czy też z tego samego wyskoczyć? Jedzie prosto, co się będzie... Jak on jedzie w ogóle? Rób tą beczkę! Dobra. Niech sobie jedzie. Nie wiem, czy starczy. Dobra, spróbuję inaczej. Dobrze, to nie jest na czas, to nie? No jak mam to zrobić? Ja dziękuję. A może wiecie co? Może tu trzeba wziąć samochód z większym prześwitem. Spróbujmy hamerem. Zrobimy hamerem beczkę. Słuchajcie, to jest gra arcade'owa, okej? Tu się wszystko może zdarzyć. Nie wiem, czy się uda, ale spróbujmy. Nie poddaję się, na pewno. Dobra. Gdzie jest ta laweta? Co? No nie mówcie, że znikła. I będzie pewnie w drugą stronę. No a jakże? Nie, to ciężarówka. A laweta? Nie, to dla... beczkowóz jakiś. Założcie, że tam gdzieś była skocznia, tylko jestem zbyt głupi, żeby jej poszukać. Kurde, fajnie mieli dosyć ten wóz, ale czy ja znajdę w końcu jakąś lawetę, jakąś skocznię, cokolwiek? Gdzie tu są jeszcze? Tu w ogóle nie ma skoczni, tu są tylko te lawety jeżdżące po drodze. Spadła, zostawcie mi ten tor. To jest mój pas startowy i tu robię beczkę. Tylko nie skręcaj, nie waż się skręcać. Dziadu! Wow! No, była beczka! Dobra, beczka, no musi być beczka, no to jest beczka. Nie była taka beczka, że beczka, ale się obrócił, no. Wokół własnej osi poziomej. No i zobaczcie, jadę już chyba drugi raz tutaj, wzdłuż tej drogi, całej drogi, nie spotkałem jeszcze żadnej lawety. Naprawdę. W ogóle ten samochód strasznie szybko się psuje. No, jest laweta, ale ona zaraz skręci. Cholera, bo tam jest skrzyżowanie. O, jest, dobra. Na tej powinno się udać. Dobra, słuchajcie. Musi się udać. Jest! Wow, wow! Jest! Udało się! Udało mi się wykonać beczkę. Było ciężko, ale powiem wam, że Trevera też się da grać na kierownicy, tylko ja się bardziej przyzwyczaiłem właśnie do pada i... Co tu jechało? Zobaczcie. Świetnie. Zobaczcie na to. Alfa Romeo, ale on coś nie jest dużo szybszy od tego, od tej R8-ki. Dobra, wiecie co? Piszcie, co myślicie o takich dwóch kamerach w Driverze San Francisco.
Znaczy na pewno fajnie widzieć moją twarz i jednocześnie kierownicę. Ja nawet oglądając moje tam filmy, gdy jechałem na kierownicy, bawiłem się tylko kierownicą, była kamera tylko na kierownicę, to tak było, nie wiem, brakowało mi czegoś po prostu, nie? Brakowało mi emocji w tych filmach. What the fuck? Ale z drugiej strony, no też... No nie wiem, jest to dla mnie, wiecie, duże zagmatwanie. Dwie kamery i tak dalej. Jest to trochę problem, ale myślę, że to się jest, można do tego przyzwyczaić. Tu jest jakieś wyzwanie jeszcze, ale już sobie zrobiłem w następnym odcinku. Co to ma być? Jedź lawetą przez 10 sekund? Okej. Okay. Co w tym trudnego? To nie wiem, co możemy zrobić, tylko trzeba znaleźć lawetę. Buckle up and hang on. Promotion or not, you're not the boss of me. Jedź lawetą przez 10 sekund. To nie jest chyba laweta. Aha! Może trzeba po prostu razem z samochodem, tak? Nie wiem. Nie działa. Dobra, moi drodzy. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa. Pa, 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 pa.